Pośród licznych zalet ładowarki teleskopowej klasy Scorpion, wśród tych zalet, które nie tylko ułatwiają pracę, ale również powodują, że praca jest wykonywana szybciej i taniej, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na układ napędowy VariPower. VariPower jest to bezstopniowe przeniesienie napędu na wszystkie koła od 0 do 40. Rozwiązanie to automatycznie dopasowuje przełożenie i obroty silnika w zależności od wymagań. Ma to dwie ogromne zalety. Wysoki moment obrotowy na kołach, dzięki temu ładowarka ma bardzo duży uciąg, potrafi wbijać się bardzo dynamicznie w pryzmę materiału, tak ażeby jak najwięcej zostało nabrane do łyżki, ale również napęd ten charakteryzuje się tym, że zużywa bardzo mało paliwa, jeśli chodzi o prace przeładunkowe. W pracach przeładunkowych przekładnia bezstopniowa umożliwia rozwijanie pełnej prędkości, bez szarpnięć oraz z niskim zużyciem paliwa. Daje to również bardzo dokładne prowadzenie tejże ładowarki, z tego względu, że operujemy tylko dwoma pedałami. Pedałem gazu oraz pedałem hamulca, który jest jednocześnie pedałem sprzęgła. Dzięki temu, jeżeli prawa noga nie spoczywa na pedale gazu, ładowarka nie przesuwa się. Dzięki temu można bardzo dokładnie manewrować na wysokościach, jeżeli zdejmujemy bądź dokładamy coś do góry. Jednocześnie, jeżeli chcemy coś przepchnąć z bardzo dużą siłą, możemy używać dwóch pedałów naraz. Korzyścią tego, że jest napęd bezstopniowy, jest również to, że jednostka napędowa znajduje się dokładnie na środku maszyny. Dzięki temu wały napędowe nie znajdują się pod żadnym kątem, są one dokładnie prostoliniowo i dzięki temu nie ma tam żadnych elementów obsługowych. Dzięki temu możemy taką ładowarkę zabudować od spodu i nie ma konieczności zajmowania tej płyty osłonnej po to, ażeby przesmarować kalamitki. Również nie ma konieczności kładzenia się pod maszyną, żeby przesmarować, z tego względu, że wały napędowe są bezobsługowe dzięki temu, że znajdują się w 100% w prostej linii. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które jest zastosowane w tejże ładowarce, jest sam system zasysania powietrza oraz jego wydmuchiwania. Tutaj od spodu ta ładowarka jest zabudowana, dzięki temu powietrze przepływa dokładnie do tyłu, co ma ogromne znaczenie, jeżeli pracujemy w magazynie, gdzie jest duże zapylenie, duże zakurzenie i nie chcemy rozdmuchiwać tutaj elementów, które znajdują się na podłodze, tak żeby ten kurz nie unosił się do góry, raz żeby nie powodował zmniejszenia widoczności, ale też żeby nie został zasysany niepotrzebnie do układu zasysania powietrza. Jeżeli spojrzymy pod maskę tejże maszyny, zobaczymy pakiet dużych chłodnic, dzięki temu i ciecz chłodząca i olej maszyny są utrzymywane w odpowiedniej temperaturze. Za pakietem chłodnic znajduje się wentylator, który może być wentylatorem rewersyjnym, czyli widzimy, że wszelkie nieczystości, które tu mogą się ewentualnie zebrać bądź tutaj na tej siatce, zostaną wydmuchane. Nie ma żadnego osobnego elementu, gdzie mogłoby być zasysane którymś innym kanałem. Silnik ułożony jest poprzecznie, dzięki temu uzyskujemy do niego bardzo dobry dostęp. Z elementu wyposażenia standardowego, na które chciałem zwrócić uwagę, jest to system Smart Handling, który obsługujemy tym oto przyciskiem. Posiada on trzy pozycje i są one oznaczone od pierwszej, czyli tryb ręczny, czyli teraz maszt teleskopowy zachowuje się dokładnie tak, jak operator tego sobie życzy. Następnie jest tryb sztaplowania. Jest to bardzo ciekawy tryb z tego względu, że jak sobie spojrzymy, jeżeli ramię podnosimy i opuszczamy, to łyżka idzie równolegle do ściany. I trzeci tryb, tryb łyżki, tutaj po nabraniu bądź wysypaniu materiału z góry, łyżka automatycznie po przesunięciu joysticka tylko do przodu chowa się i następnie opuszczając osiąga maksimum swojej prędkości. Elementem standardowym w naszej ładowarce jest ten oto
jest to oto pokrętło, które w bardzo prosty sposób zmienia tryb jazdy. Tak, ażeby w prosty sposób przejść z trybu sterowania czterema kołami na tryb sterowania psim chodem. Wystarczy, że koła przejdą przez swoją środkową pozycję i automatycznie zmienią się na dany tryb pracy. Całą obsługę ładowarki wykonuje się joystickiem, który jest wygodnie umiejscowiony z podłokietnikiem i operuje on takimi opcjami jak zmiana kierunku jazdy, tutaj jest wysuw ramienia teleskopowego, lewo, prawo, sterowanie całym ramieniem teleskopowym, pod palcem wskazującym znajduje się trzecia funkcja hydrauliczna, bądź czwarta, jeżeli przełączymy, oraz bardzo ciekawym rozwiązaniem jest tak zwany powrót do pozycji kopania. Jeżeli przytrzymam ten przycisk przez 3 sekundy, to pozycja łyżki, jaką chcę, żeby została zapamiętana, zostanie zapamiętana i później z obojętnie jakiej pozycji, wduszając ten przycisk, ona automatycznie powraca do zapamiętanej przeze mnie pozycji. Tutaj mamy jeszcze do dyspozycji 3 symulowane biegi. One są symulowane z tego względu, że przekładnia, czy to na najszybszym króliczku, czy to na najwolniejszym ślimaczku, za każdym razem dysponuje tym samym momentem obrotowym na kołach. Tutaj chodzi o to, jak dokładne jest moje sterowanie pedałem gazu.